Wydaje mi się, że banki akurat są dość dobrze przygotowane do tego, żeby stosować technologie, które no, przedstawiane im są jako możliwość tych wykorzystania. Podchodzą do tego z... No, podchodzą do tego nie tylko z takim otwartością, bo jak wiadomo, sektor finansowy jest mocno zinformatyzowany, ale też z dość dużą jednak, żeby nie powiedzieć po prostu z dużą odpowiedzialnością. No, wynika to zarówno z faktu, że są poddawane takiemu reżimowi nadzorczemu, ale mi się wydaje też, że też w szczególności polski sektor bankowy znany jest z ostrożnego podejścia. W związku z czym co najmniej te banki w Polsce podchodzą do sprawy w sposób dość, szczególnie odpowiedzialny. Czy jest możliwość tego, żeby jeszcze szybciej wdrażać technologię, czy ona powinna być wdrażana? Na te pytanie odpowiada tutaj zarówno biznes, jak i działy compliance, regulacja i bezpieczeństwo, tak jak wskazuje rekomendacja D i teraz ten projekt nowej rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, czyli to się już dzieje. Zatem teza, że procedura czy regulacje nie nadążają za rozwojem technologii, nie jest uprawniona. No to trudno, żeby było odwrotnie, to znaczy, żeby regulacje wyprzedzały technologię, ponieważ no, to jest pytanie o kierunek wyobraźni, tak? Gdyby regulator bardzo dużo sobie wyobrażał, no to wtedy mogło być dużo ciekawych regulacji, a tylko niektóre z nich miałyby odzwierciedlenie względem realnych zjawisk gospodarczych. Czy regulacje nadążają? Rzeczywiście jest jakieś w Europie i względem reszty świata, w szczególności ze względu na globalizację przetwarzania danych i możliwości przesyłu danych. Pojawia się problem w obszarze ochrony danych osobowych, w obszarze też takim no, porównywania reżimów i wyrównywania się jakby tych reżimów prawnych rządzących no, poszczególnymi krajami, poszczególnymi obszarami, na przykład takim jak Europejski Obszar Gospodarczy. No ale przechodzi tutaj cały świat właśnie ten proces globalizacji przetwarzania danych. Wydaje mi się, że w tej chwili są robione właśnie dokładnie te takie działania, które mają wyrównać pole gry co najmniej w Europie i Komisja Europejska tutaj na przykład no, podejmuje prace bardzo silne nad rozporządzeniem, które ma uregulować ochronę przetwarzania danych i ochronę danych osobowych w całej Europie. W związku z czym no, rzeczywiście technologia tak przyspieszyła, że prawo nie nadąża w taki właśnie prosty sposób, ale ten rozdźwięk nie jest aż tak duży, wydaje mi się, jest duża szansa, że w ciągu tam kilku lat przynajmniej w Europie zostanie to nadrobione. Na ile optymalnie wykorzystujemy te możliwości, które w obszarze marketingu dają nowe kanały komunikacji? To jest... Wydaje mi się, że moglibyśmy wykorzystywać je jeszcze bardziej optymalnie, właśnie wtedy, kiedy byśmy dysponowali większą możliwością przetwarzania danych, no tutaj na poziomie takim technologicznym, czystości, profilowania i trafności tego przetwarzania. Oczywiście jest zagadnienie, do jakiego stopnia jest dopuszczalne takie profilowanie komunikacji. Mówimy tutaj na przykład o reklamie behawioralnej, ale w tej chwili większym problemem są jednak problemy technologiczne chyba w tym obszarze niż sama możliwość prawna. Są ograniczenia, ale są możliwości do tego, żeby tego typu reklamę robić zgodnie z prawem i wydaje się, że jakby z poziomu Unii Europejskiej szczególnego problemu nie ma. W Stanach jeszcze tym mniej, tam jest tylko zagadnienie o zalewu reklamą. Pewnym problemem w Polsce jest to, że na wszelką reklamę elektroniczną zgoda powinna być uprzednia. Mamy ten system opt-in w przeciwieństwie do systemu w większości krajów opt-out, który jest pewną fikcją znowu i wymagającą podwójnej komunikacji zamiast pojedynczej, a potrójnej, żeby w ogóle wyjść jakby tak naprawdę z tego komunikatu marketingowego. Jakie zatem elementy przy założeniu, że luka technologiczna będzie ulegała niwelacji, mogą stanowić o budowie przewag konkurencyjnych w dającej się przewidzieć przyszłości? Wydaje mi się, że jeżeli technologia będzie w miarę zwinna i umożliwiać wdrażanie różnych rozwiązań biznesowych bez strasznego spowolnienia, czyli mówimy pierwszym pewnie zagadnieniem jest time to market, czyli okres
wdrożenia technologii czy rozwiązania biznesowego, bo to niekoniecznie jest technologia. To jest po prostu pewien pomysł biznesowy, który powinien zostać opakowany w system informatyczny. No bo w dzisiejszych czasach bez tego raczej trudno o dotarcie do szeroką komunikacją do potencjalnego klienta. Więc przede wszystkim szybkość procesu. Tak? To jest taka bariera, która powinna zostać pokonana. Z punktu widzenia, no być może też jakieś podejście, opanowanie barier prawnych, ale znowu bariery prawne, jeżeli są metody na realizację różnych procesów, a w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że już wielkich, szczególnych barier prawnych w tym obszarze w Polsce nie ma. Została usunięta ta bariera konieczności uzyskania zezwolenia na outsourcing zagraniczny. Więc jednym zagadnieniem tutaj jest podejście do tego w sposób odpowiedzialny, tak jak to przewiduje prawo bankowe. No jest może jeszcze jedna rzecz, która troszkę zwalnia możliwość nadążania polskiego sektora finansowego za sektorem pozostałych krajów Unii Europejskiej choćby. To jest zakaz wprowadzania ograniczeń odpowiedzialności, który jest egzotyczny na tle innych krajów, w związku z czym powoduje takie zderzenie mentalne. Czy co zwalnia negocjacje tak naprawdę i z tego powodu ma też wpływ na proces biznesowy, no bo zanim się nie dogadają, to nie wdrożą. Czy rozwiązać to przez zwiększenie świadomości i przyzwyczajenie naszych dostawców zagranicznych, czy w ogóle do tych reguł, które mamy w Polsce, czy też przez to, żeby te reguły dostosować do tego, co w Europie jest pewnym standardem. No wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem byłoby drugie, ale pierwsze z czasem też następuje, co widzę w swojej praktyce.